Siemaneczko! Witam was trochę w takim muzycznym stylu. Muzyczka ładnie gra. Pogoda za oknem. Kobieca, bo piździ. I tak, mordeczki, bierzemy się za rozkręcanie makornika. Już mam tutaj chłodnicę oleju. I tutaj jeszcze jedna jakaś jest. Paliwa czy coś takiego chyba. Widzę, że te ruki idą do filtra paliwa. I tak, teraz mam tą rozkręconą, teraz muszę sobie zdjąć tutaj te wężyki, żeby te dwie sobie tutaj zawiesić na dół. Wtedy bierzemy się za wykręcanie głównej chłodnicy. Węże, zbędne kabelki, zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. I wtedy bierzemy się tam, na dole mam kranik. Będę musiał sobie założyć jakiś wężyk na dubańkę i spuścić ładnie sobie, i bajka. Jestem ciekawy, w tym miejscu ona będzie... Tam widzę, są jakieś śruby. Na dole będzie przykręcona. A tu będzie pewnie wstawiona. Dobra, po kolei. Od góry się zacznie. Na razie te sobie wywalę teraz i będziemy sobie dalej działać. I od razu sobie zrobię zdjęcie, jak paski były założone. Potem zobaczę sobie, czy alternator czasami nie ma łożysk rozpierdzielonych, bo tutaj coś mi huczy, jak jeżdżę. To koło tutaj u góry ma luz na pompie wody i prawdopodobnie też sobie pompę wody zaraz zmienimy. Mówię, kwestia rozebrania, zamówienia części i będziemy sobie dalej lecieć z tematem. Niedobre mordy. Wypalam sobie zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. On jest tutaj zbędny. Już się będzie do góry. Jest luz. Paska zgnita. Zbiorniczek macie wykręcony. No i co teraz? Następna. Pytanie, czy będzie ruszyć ten kranik na dole. Znałem życie, to się upierdoli, kręci. Będziemy działać dalej, nie? No to idzie, kurde, muzyczka, nie? Problem taki, mordy. No i co? Płyn spuszczony, ale oczywiście musiało się, kurwa, rozjebać wszystko, nie? Po małych, wielkich nerwach musiałem nawet ten dolną siatkę wywalić, tu całą blachę, żeby chłodnicę, kurde, mieć całą luźną. I praktycznie mam chłodnicę już do wywalenia. No i co, modliłem się za wyciągnięcie tego gówna. Zaraz przy okazji wymienię kranik. Wymienię ładnie do spustu, bo widzieliście, jak ładnie spuściłem płyn, nie? To niepotrzebnie odkręcałem blachę. Plastik, co na wentylatorze chodzi. No i zobaczcie, tak to wygląda, mordeczki. To jest zwykle Saigon, trzeba będzie wszystko umyć. I prawdopodobnie tam spod wału ucieknie.
tu wentylator wszystko rozpierdziela i po silniku tutaj pcha. Tak to właśnie wygląda. Trzeba będzie kurde sprzęgło tu wykręcić. To jest sprzęgło kinetyczne, tak to coś mu się mówi. Z wentylatorem razem tu odkręcić, żeby było dojść do wody, do pompy wody, żeby zrobić zdjęcie jak są paski i zobaczyć, ta rolka mi tutaj chyba hałasuje, ta pompa wody zaraz będzie wymieniona, będzie luks robota. No widzicie, płyn poleciał tam, gdzie nie miał. Jak zwykle, kurwa, chuj, tam się kupi nowy i będziemy działać, co zrobić, no nic nie zrobisz. Wodnica stoi, nie obali się. U nas dzisiaj piździe jak w Kieleckim i nic nie zrobimy, no. Zamknąłem drzwi, bo kurde, chcę wywiać. A tu koncert życzeń cały do tego czujnika jest, oczywiście. Coś radio mi nie chce działać, wyciek wał, zbiorniczek płynochłodniczego, tam jakieś tam przecieki ma. Uszczelka drzwi, gaz ręczny, coś ten, wyhaczyło się, nie działa. Wałek na 1000, tam coś chyba cewka, muszę zobaczyć. Oczywiście polerka, zmiana halogenów na ledy, pomalować grill i felgi. Amortyzator od tego, od... Tutaj, co jest? Od półbiegów można sprawdzić, gdzieś dać do sprawdzenia. Pompa wody. Oprzyj siedzenie. Powietrze w koch? Chyba Marta była. kabel od przycisku zmiany biegów, dokładnie. Na czwartym biegu jest taki przycisk, to on raz działa, raz nie, może gdzieś przerwany. Rolki do siedzenia. Wyciągnąć całą wykładzinę i pomalować podłogę, dokładnie, bo tutaj przy brzegach widziałem pod wykładziną. Troszkę rdza się pokazuje. I też trzeba będzie to zrobić. No i mordy, odkręcam to całe ustrojstwo. Cały wentylator ładniej odejdzie mi z tym sprzęgłem. Czy jak to tam się zwie. I zaraz będziemy mieli dojść ładnie do wszystkich pasków. Nie będzie bajka. Nie, bo to, wiem, że tego sprzęgła chyba nie można na płasko kłaść, jak się nie mylę. Trzeba zdjąć. Postawić gdzieś, oprzeć chyba najlepiej, nie? O! Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, jakie paski luźne są. Zaraz zdjęcie pykniemy. Paski zwalimy. Popuścimy sobie ten napinacz. I zwalamy paski. Widzicie, mam paski popuszczone. Ściągamy sobie to wszystko. Pasek też, zobaczcie. Cały popękany. Cholera wie, kiedy był zmieniany. Chwilę prawdy. Posłuchamy sobie wszystkie kółka, jak wyją, bo na pewno wyją. Zaczniemy sobie od alternatora. Uwaga. No, suche są. Rolka, jakaś tutaj taka. O kurwa. Też do wymiany. Słuchajcie, pompę wody. Koło nawet krzywo chodzi, widzę. Widzicie, teraz kwestia wyczyszczenia. Odkręcenia teraz koła pasowego. Tu widzę, jakieś gwiazdki są. Znowu tego klucza nie będę miał. I jak to koło się zdejmie, to będzie widać, czy gdzie jest dokładny wyciek, czy spod pokrywy rozrządu, czy spod uszczelniacza na wale. Ale to bym wolał, żeby było tutaj na uszczelniaczu, niż kurde jaką całą pokrywę tu ściągać. No ale tak, będę musiał to wszystko wymyć. Teraz tylko zdejmę sobie ten przewód, ten górny, ten dolny, żeby mieć dojście do pompy wody i ściągamy sobie koło pasowe. I zobaczcie, mordeczki, odkręcamy sobie teraz koło pasowe z pompy wody. Miejmy nadzieję, że mocno nie będzie trzymać. O kurde, pierwsze. Takim swojskim sposobem rurka podłożona i zablokowana. Można sobie kręcić śmiało. Teraz pytanie, czy będzie chciało kółko nam zejść? To jest pytanie zasadnicze. Słośki. Pewnie słabo trzeba będzie ściągać, założyć. Widzę tutaj osobno. Nie ściągnę sobie tego. Żeby razem z kołem pasowym zdjąć pompę wody. Nie ma dojścia do śrub. Widzę, na klinie ładnie siedzi.
Co tu teraz robić, panie? No i takim tu oto sposobem założyłem sobie ściągacz, ściskiem, ścisnąłem i zobaczymy, czy się ruszy koło w ogóle. Zawsze dwa obroty, jedność młotkiem śrubkę, to się wszystko obudzi i myślę, że powinno ładnie iść. O, idzie, idzie. Bajka. Koło jest luźne. O to chodziło. Jestem zadowolony. I siedzi, o. Słuchajcie. Ja pierdolę. Sucho, panie, sucho. No i dobra, bierzemy się za wykręcanie tutaj pompy wody. I będzie pompa wody wypierdzielona. Część zamawiać. No i co tam, bez zbędnego czekania, gadania. Wykręcamy sobie pompę. Lux robota. Będziemy zadowolony. Kwestia zamówienia pompy wody. Kwestia uszczelniacza i kwestia wtedy jakiejś flaszki przy składaniu i myślę, że coś z tego wyda. Dobra. Pompa wody już na warsztacie. Szrot. Może iść na złom. No i dobra, mordy. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Rozbebeszony. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Łapy czurne. Jakbym grzebał murzynce nie wiadomo gdzie. Ja dzisiaj sobie poszukam, może to jakiś będzie numer. Będę szukał sobie w internecie wieczorem. Pompy i tyle. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Romeo dzisiaj w trasie, dzisiaj sam działam. Nic. Idę coś, jakąś kawkę, coś wypić i do byczków. Koło jest ładne, całe tutaj widać troszkę wyszczerbione albo komuś coś nie pasowało na śrubę pewnie, żeby odkręcić. No. Jakieś popudrony to byli, kurde. No i dobra. Trzymajcie się, ramy i gasimy. Nara, cześć!